Ryszardzie, czy mógłbyś powiedzieć o swojej książce kilka słów? Dlaczego? Co cię spowodowało? Co spowodowało, że powstała ta piękna, ten piękny zbiór opowieści, informacji o aborygenach? Co było powodem? Studiowałem w Polsce kulturoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Następnie po przejściu do Australii zajmowałem się wszystkim, czym nie powinienem. Skończyłem studia na Uniwersytecie Queensland University, gdzie zrobiłem bachelora i honors. Następnie magistra zrobiłem na Uniwersytecie w Melbourne. To wszystko dotyczyło historii sztuki. W Polsce studiowałem antropologię kulturową, czyli kultura pierwotnych mieszkańców danych terenów.